Dziękuję. No, przede wszystkim ogromnie dziękuję panu profesorowi Gorzelakowi, pani profesor Olechnickiej, dyrektor Euroregu i całemu zespołowi Euroregu za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki, wielki honor. Przeglądałem zestaw uczestników, właściwie referentów w tym seminarium w obecnym roku. Nie wiedziałem o tym cyklu o praworządności, ale to tym bardziej mi pokazuje, jak wielkim zaszczytem i honorem dla mnie jest mówienie w tym cyklu. Może powiem, że przed zgodzeniem się na ten wykład, czy właściwie przed tym wykładem, musiałem podpisać deklarację dla Uniwersytetu Warszawskiego, która zaczyna się słowami. Cytuję, wykładowca oświadcza, że treści przekazywane podczas wykładu nie będą naruszały przepisów prawa ani praw osób trzecich. No ja się bardzo postaram nie naruszać niczyich praw, ani prawa w ogóle, ale z moich marnych dosyć doświadczeń z polskimi władzami wynika, że są one bardzo uczulone, na punkcie swojej godności i pewne treści tu wyrażone będą mogły być potraktowane jako naruszające ich prawo. Oczywiście postaram się tego uniknąć, ale jeżeli by do tego doszło, to obiecuję Grzegorzu, że zaspokoję na swój koszt wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, tak jak ta deklaracja, którą podpisałem, mnie zobowiązuje. W tym wykładzie będę opierał się na książce, którą wydałem niedawno, w roku 2020 nakładem Fundacji Liberté pod tytułem Polski kryzys konstytucyjny, która z kolei była polskim tłumaczeniem i aktualizacją mojej angielskojęzycznej książki wydanej rok wcześniej. I z góry chcę uprzedzić, że konwencja tego wykładu będzie taka, że będę mówił o bardzo wielu sprawach w sposób szalenie powierzchowny. Znaczy nie będzie tu żadnej pogłębionej dyskusji, żadnego z tematów, który zarysuję. Obiecuję, że jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to nawiążę do tego w dyskusji, ewentualnie odwołuję do mojej książki, gdzie jakby na tam ponad 400 stronach wykładam także tematy, o których będę mówił za chwilę. Natomiast to będzie miało konwencję takiego, co się po francusku nazywa tour d'horizon, czyli bardzo takiego ogólnego spojrzenia na tematy, a nie nic szczegółowego. Otóż zaczynam od tego, że dla tego typu ustrojów politycznych, jaki wyraźnie wyłania się teraz w Polsce, ale także w formie bardziej zaawansowanej na Węgrzech, mamy cały szereg rozmaitych, bardziej lub mniej adekwatnych określeń. Jednym z najbardziej popularnych określeń jest pojęcie demokracji nieliberalnej, czyli systemu, który jest demokratyczny, bo władza wywodzi się z wyborów, w miarę wolnych, w miarę uczciwych, ale jest nieliberalna, dlatego że nie respektuje podziału władzy i wielu indywidualnych uprawnień obywateli. To pojęcie demokracji nieliberalnej, jak Państwo wiedzą, zostało wprowadzone do współczesnego w każdym razie dyskursu politycznego w słynnym eseju Farida Zakarii z roku 1997, w którym ono miało znaczenie pozytywne. Zakaria tam przeciwstawiał pewne państwa demokratyczne, ale nieliberalne, typu Haiti, państwom liberalnym, choć niedemokratycznym. Typu Antigua, akurat dosyć dla nas może egzotyczne przykłady, ale bliskie Amerykanom. No i zadawał pytanie, gdzie woleliby Państwo żyć? Na Haiti czy w Antigua? Albo na Filipinach czy w Singapurze? Prawda? Albo i tak dalej. W Indonezji czy w Hongkongu? Ówczesnym jeszcze przed przejściem pod kontrolę, pod dominację Chin. No i odpowiedź była dosyć oczywista. Było to oczywiście w pełni demagogiczne, dlatego że
No, tego typu porównania nie zachowywały zasady ceteris paribus i on porównywał pewne kraje bajecznie bogate, częściowo dlatego, że są maleńkimi wysepkami, z krajami olbrzymimi i bardzo biednymi, będącymi archipelagami, a nie małymi wysepkami, takimi jak Filipiny czy Indonezja. No ale to pojęcie, to przekonanie o demokracji nieliberalnej weszło do języka politycznego i w ostatnich latach odwróciło swoje wektory, to znaczy stało się czymś pozytywnym. I w najsłynniejszym przykładem takiego użycia już nie pejoratywnego, ale dumnego i pozytywnego, był słynny wykład Wiktora Orbana w szkole letniej nad Balatonem dla studentów, gdzie nazwał Węgry demokracją nieliberalną, ale nie przepraszając za to, a wprost przeciwnie, z dumą. No i wśród, że tak powiem, w branży politologicznej i konstytucyjnej trwa rozmowa na temat ten, czy demokracja nieliberalna nie jest przypadkiem oksymoronem, pojęciem wewnętrznie sprzecznym. Czy demokracja bez pewnych warunków o charakterze czysto liberalnym jest jeszcze demokracją? W szalenie ważnej książce, którą chciałbym Państwu bardzo, bardzo zarekomendować i która uważam powinna ukazać się po polsku jak najprędzej, bo moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych książek na temat demokracji, które się ostatnio ukazały, a ukazało się mnóstwo, pod tytułem Kryzysy demokracji, Adam Przeworski, Polak od lat pracujący w Stanach Zjednoczonych, profesor już emerytowany Nowojorskiego Uniwersytetu, powiedział, że tak zwana demokracja nieliberalna, i tu jest cytat, jest nieliberalna dlatego, że politycy spodziewają się, że w przeciwnym razie, czyli gdyby nie była nieliberalna, mogliby przegrać wybory. A zatem wydaje mi się, że właśnie z tych powodów, o których mówi Przeworski, który nie jest teoretykiem polityki, ale bardzo takim chłodnym empirystą, nawet jeżeli czysto pojęciowo pojęcie demokracji nieliberalnej nie jest wewnętrznie sprzeczne, no bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której poparciem większości cieszy się władza i to, która doszła do rządów w wyniku wolnych wyborów, która jednocześnie gwałci prawa mniejszości i prawa indywidualne, co się większości ludzi podoba. To nie jest, że tak powiem, kompletnie absurdalny pomysł. Natomiast uważam, że jest to rzeczywiście oksymoron, ta demokracja nieliberalna, nie z powodów jakichś immanentnych czy pojęciowych, ale czysto praktycznych. Znaczy, wiemy doskonale, że politycy, którzy doszli do władzy w drodze demokratycznej, ale jednocześnie nie są przywiązani do wartości liberalnych, w pierwszej kadencji, tuż po dojściu do władzy, zrobią wszystko, by swoją władzę utrwalić na następne kadencje, a to będzie obejmowało również działania nieliberalne. Jak dalej podaje Adam Przeworski, takie dwie główne strategie demokratycznie wybranych przywódców, którzy chcą utrwalić, skonsolidować swoją władzę na kolejne kadencje, to jest po pierwsze rozmaite posunięcia dla zwiększenia swych szans wyborczych, marginalizacja opozycji, manipulowanie z prawem wyborczym, obsadzanie komisji wyborczych czy sądów, które będą orzekały o prawidłowości wyborów i tak dalej. Oczywiście dominacja nad mediami. I po drugie zwiększania zakresu władzy wykonawczej, choćby władzy centralnej, na przykład nad władzą samorządową, władzą sądowniczą, i władzą ustawodawczą. A zatem to pojęcie demokracja nieliberalna jest pojęciem w sumie bałamutnym i wewnętrznie sprzecznym, ale właśnie z takich praktycznych względów. I dlatego jako czysto semantyczna kwestia chciałbym zaproponować, byśmy nieco inaczej podchodzili, niż często się to robi, do tej zbitki demokracja liberalna.
A mianowicie ta zbitka, demokracja liberalna, może sugerować, że jest to jedna z postaci demokracji. To jest ileś tam, 15 rozmaitych typów demokracji, z których jedna jest demokracją liberalną. Wydaje mi się, że takie pojęcie jest błędem, że ze względu na sprzeczność, o której mówiłem, demokracja musi zawierać pewne minimum liberalne. A zatem słowo liberalna jest tutaj przymiotnikiem, który nie ogranicza zakresu rzeczownika, ale która ten rzeczownik wzmacnia. Zatem na pojęcie demokracja liberalna nie możemy patrzeć jak na definicję typu genus proximum plus differentia specifica, typu krzesło drewniane. To jest krzesło, to jest genus proximum, a jest drewniane, bo są również inne krzesła, na przykład marmurowe, prawda? Czyli mamy definicję. Nie, w przypadku demokracji liberalnej słowo liberalna nie ogranicza zakresu rzeczownika, ale raczej wzmacnia jego treść. To jest troszkę analogia, jaką bym znalazł, jest pojęcie wolna wola. Widzimy, że nie może być wola inna niż wolna. Wola człowieka realizowana pod przymusem nie jest wolą, a zatem z definicji wola musi być wolna. Ale również uważam, że nasz język akceptuje, że pojęcie wolna wola nie jest tautologią, albo pleonazmem, albo czystym powtórzeniem, takim masłem maślanym, prawda? Że słowo wolna jednak odgrywa pewną rolę we wzmocnieniu przekazu zawartego w słowie wola. Tyle o demokracji nieliberalnej. Przejdźmy do alternatywnego opisu, czyli do populistycznego autorytaryzmu. Albo można również mówić o autorytarnym populizmie. Tu nie będę się upierał, chociaż prawdopodobnie jakieś pedantyczne różnice można by znaleźć. Więc pozostanę przy populistycznym autorytaryzmie. Zacznę od słowa populizm, który jak wiadomo jest jednym z najbardziej kontestowanych i kontrowersyjnych pojęć we współczesnym dyskursie. I chciałbym odróżnić od siebie dwa rozumienia populizmu. Jedno rozumienie populizmu, które upatruje populizm w charakterze dyskursu politycznego. I najsłynniejszym filozofem polityki, który i najbardziej może wpływowym, który operuje tym pojęciem, jest Jan Werner Müller, którego książkę tutaj okładkę pokazuje, która, czym jest populizm, która również ukazała się po polsku, co to jest populizm, nakładem krytyki politycznej. I dla Müllera wyróżnikiem populizmu jest stosowanie przez polityków pewnej retoryki czy pewnej narracji, która przeciwstawia jednolite, zdrowe społeczeństwo małym jakimś opozycyjnym mniejszościom. Jest to więc generalnie dyskurs o charakterze antypluralistycznym. Nie jest tak, że społeczeństwo składa się z wielu rozmaitych grup wyróżnionych z punktu widzenia interesów, tożsamości czy ideologii i że to jest dobre, ale raczej społeczeństwo jest jednolite i orędownikiem czy wyrazicielem tego jednolitego, dobrego, porządnego społeczeństwa jest wódz, lider, prezydent, głowa państwa i tak dalej. Ja mam pewne problemy z tym rozumieniem populizmu przez dyskurs, chociaż ono nieźle ujmuje dyskurs wielu populistów. Niemniej może dlatego, że Müller jest filozofem polityki, a ja jestem konstytucjonalistą, dużo mniej mnie interesuje to, co politycy mówią, niż to, co politycy robią. I dlatego dużo bliższe mi jest podejście do populizmu poprzez instytucje, a nie przez dyskurs. I tu najwybitniejszym konstytucjonalistą, który rozwija od lat rozumienie instytucjonalne populizmu jest profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, Wydziału Prawa Samuel Zakharow, którego książka Democracy Unmoored, co dosyć trudno przetłumaczyć, ja bym przetłumaczył jako, nie wiem, demokracja, która urwała się z więzów, prawda? A coś w tym stylu, która z tej cumy się urwała,
To jest książka, która się jeszcze nie ukazała, ale której maszynopis czytałem. Właśnie rozwija, ale na podstawie wcześniejszych prac Zacharowa, właśnie teorię populizmu instytucjonalnego. Notabene o tym razem z Martinem Krygierem, którego Grzegorzu tu powitałeś, a także Adamem Czarnotą w tej chwili wydajemy pracę zbiorową, która przygląda się instytucjonalnym przypadkom populizmu w różnych krajach. I troszkę parafrazując, trochę skracając bardzo subtelną teorię Zacharowa, powiedziałbym, że na ten instytucjonalny charakter populizmu składają się między innymi, to nie jest lista wyczerpująca, cztery cechy. Po pierwsze, polityka plebiscytarna, czyli wybory jako plebiscyt, za albo przeciwko dotychczasowej władzy, albo jako możliwość zawetowania dotychczasowej elity, albo odnowienie mandatu przywódcy. Natomiast nie wybory jako deliberacja nad rozmaitymi programami politycznymi. Po drugie, radykalna, przepraszam, brzydko to brzmi po polsku, większościowość, czyli zasada, idea, że większość reprezentuje całość, na zasadzie pars pro toto. To w Polsce w sposób najbardziej, powiedziałbym, groteskowy ukazało się w tym dyskursie na temat suwerena, gdzie suweren, którym w istocie było 30 parę procent głosujących, w imieniu wszystkich Polaków coś decyduje. Tak? Następnie po trzecie, no i w związku z tym również ta radykalna większościowość, która się przekłada na instytucje, na to, że zwykła większość parlamentarna czuje się uprawniona do zmian ustrojowych, no bo ona przecież wyraża całe społeczeństwo, a nie tylko jego część. Po trzecie, rozmontowanie rozmaitych bezpieczników i ciał pośredniczących, a w szczególności sądów, a jeszcze bardziej w szczególności sądów konstytucyjnych. I po czwarte, coś, na co Zacharow bardzo zwraca uwagę, coś, co on nazywa aspektem temporalnym demokracji, znaczy to, że normalna demokracja deliberatywna czy przedstawicielska siłą rzeczy wymaga czasu do dyskusji, do wetowania, do stawiania na nowo, podczas gdy w demokracji tej populistycznej jest pewna natychmiastowość, pewna niecierpliwość. Decyzja podjęta przez lidera dzisiaj, jutro stanie się ciałem, czyli obowiązującym prawem. Tyle o dwóch rozumieniach jakby tych płaszczyzn populizmu. Ale jakie są populizmy? Skąd populizm się bierze? Otóż przede wszystkim typ populizmu wynika z tego, jakie są jego źródła i przesłanki, bo nie ma jednego populizmu. Mówimy czasem o, nie wiem, marszu populizmu przez świat, o erze populizmu, co w słownictwie sugeruje, że jest jeden populizm, ale nie ma jednego populizmu. Są różne populizmy w liczbie mnogiej, dlatego że populizm jest pewną odpowiedzią, co prawda w moim przekonaniu patologiczną, ale jednak odpowiedzią na realne problemy. A realne problemy są różne w różnych krajach. To troszkę jak często parafrazowane, może trochę za często, pierwsze zdanie z Anny Kareniny, które mówi, że wszystkie dobre rodziny są takie same, ale wszystkie złe rodziny, czy nieudane rodziny, nieszczęśliwe, przepraszam, ale wszystkie nieszczęśliwe rodziny są różne, bo są na różne sposoby nieszczęśliwe. I to można by przetłumaczyć na demokrację. Wszystkie demokracje udane są w pewnym sensie podobne, ale wszystkie demokracje zdeformowane czy patologiczne są zdeformowane i patologiczne na różne sposoby. I moim podejściem do owej różnorodności populizmów jest zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje na świecie pewien katalog rozmaitych źródeł populizmu, czyli głównie rozmaitych roszczeń ludzkich i społecznych pod adresem władzy, roszczeń niezrealizowanych dotychczas. Ta lista jest dość ograniczona w sumie, ja ją ograniczam tutaj do pięciu, ale to, co jest ważne, to to, że w różnych krajach one występują w różnych konfiguracjach. Te pięć głównych
źródeł populizmu na świecie to są po pierwsze niepokój co do statusu, głównie ekonomicznego, ale nie tylko, i głównie klasy średniej i niższej, no, która czuje się zagrożona przez, nie wiem, kobiety, mniejszości rasowe, imigrantów dobrze wykształconych i tak dalej. A zatem niepokój ludzi, którzy przewidują, że ich status się obniża, że ich dzieci będą miały gorzej niż oni mieli i tak dalej. Po drugie, lęk przed globalizacją i internacjonalizacją, która powoduje napływ bardzo tanich dóbr, które wypierają dobra lokalnie wytwarzane, i eksport miejsc pracy do krajów, w których praca jest tańsza. I tu głównie oczywiście mówimy o Chinach, Indonezji, Indii czy Brazylii. Po trzecie, coś, co jest w zasadzie chyba najczęstszym i uniwersalnym przejawem populizmu, to jest niechęć do elity, do establishmentu, do układu, do stolicy, w której zagnieździła się elita, często kosmopolityczna, często liberalna, nie czuła na potrzeby zwykłych ludzi. Po czwarte, ksenofobia czy natywizm, niechęć do obcych, obcych zewnętrznych, typu potencjalni imigranci, ale także obcych wewnętrznych, typu mniejszości seksualne. I na koniec coś, co ja nazwę troszkę mało może precyzyjnie, ale jednak antymodernizmem, czyli tęsknota za tradycją, za religią, za utrwalonymi hierarchiami. I wydaje mi się, że populiści osiągają sukces, to znaczy dochodzą do władzy, jeśli uda im się dokonać konsolidacji w jedną wiązkę, kilku takich roszczeń, nie wszystkich oczywiście, ale więcej niż jednego. Gdy ludzie mogą wiedzieć, o, ten Trump, czy ten Duterte, czy ten Kaczyński jednocześnie nas ochroni przed obcymi, ale także jest spoza elity, no i ochroni tradycję i tak dalej, i tak dalej. Otóż mnie się wydaje, że w Polsce mamy do czynienia z czynnikami numer 3, 4 i 5. Natomiast czynnikiem numer jeden, niepokój co do statusu i z niechęcią do globalizacji, tylko w wymiarze jakimś śladowym. Polski populizm to są numery 3, 4 i 5, czyli antyelitaryzm, niechęć do tej elity, która rządziła, co oczywiście z jednej strony jest paradoksalne, bo Jarosław Kaczyński i jego ludzie byli częścią warszawskiej elity od 1989 roku. Niemniej, co było ułatwione przez fakt, że alternatywna elita, to znaczy PO-PSL, miała bezprecedensowe dwie kadencje władzy, bezprecedensowe w całej strefie postkomunistycznej, co można było utrwalić pewien dyskurs o ich oderwaniu. Po drugie, ksenofobia, czy pewien natywizm, nacjonalizm, przejawiający się w często bezrozumnej polityce historycznej, w zwalczaniu jakichkolwiek krytycznych analiz czy prac na temat historii Polski i taka pewna apologetyka polskości i polskiej historii. I antymodernizm, czyli powrót do tradycji, niechęć do nowinek obyczajowo-prawnych, do całego tego gendera, prawda? LGBT, czy generalnie świeckości państwa. Te trzy czynniki, myślę, składały się na polską wersję populizmu, a w tle tego była i nadal jest bardzo silna polaryzacja sprzyjająca populizmowi. Oczywiście nie każda polaryzacja jest zła i nie każda polaryzacja sprzyja populizmowi, ale polski, nie tylko rzeczą polski, ale polska odmiana polaryzacji charakteryzuje się jednocześnie trzema cechami. Po pierwsze, jest bardzo głęboka, czy jak nazwał to klasyk socjologii politycznej Seymour Martin Lipset, segmentowa, w odróżnieniu od tak zwanej zazębiającej się, czyli overlapping. To znaczy, że polaryzacja w jednej dziedzinie, nie wiem, stosunek do państwa, czy stosunek do Kościoła, przekłada się automatycznie na taką samą polaryzację w wielu innych sferach. Nie ma tego zazębiania się, które by jakoś łagodziło społeczne podziały.
Po drugie, ma charakter moralistyczny. To znaczy jedna strona fundamentalnego podziału, powiedzmy między liberałami i lewicą z jednej strony, a populistami z drugiej, nie ma tylko charakteru ja się z tobą nie zgadzam lub uważam, że jesteś w błędzie, ale ma charakter uważam, że jesteś złym człowiekiem, że jesteś albo głupi, a mimo to wypowiadasz się o sprawach publicznych, albo co gorsza, jesteś egoistą, masz jakieś złe zamiary, jesteś zdrajcą i tak dalej. Czyli jest ten moralizujący element. I po trzecie jest negatywna, co wszyscy socjologowie polityki w Polsce, ostatnio Radek Markowski, wskazują, negatywne uczucia do swoich oponentów są dużo silniejsze niż pozytywne odczucia do własnych, na przykład przywódców partyjnych. No i słowo, na przykład zwolennicy Platformy dużo bardziej nie lubią PiSu niż lubią Platformę. I tego typu polaryzacja, znów jest to pewna generalizacja wielokrotnie udowodniona na świecie, polaryzacja sprzyja populizmu. Natomiast łagodzenie polaryzacji sprzyja demokracji liberalnej. A teraz przejdę do następnego określenia, bo już dużo mówiłem o populizmie, ale teraz dlaczego autorytarny? Dlaczego nazywam to nie po prostu populizmem, ale autorytarnym populizmem? Ja przywołuję najbardziej proste rozumienie populizmu, małofachowe, przepraszam, autorytaryzmu. Autorytaryzm jest wtedy, gdy władza de facto nie jest skrępowana żadnymi zasadami, które ją ograniczają. I to nie znaczy, że władza musi stosować jakąś bardzo brutalną przemoc. Kolejna książka, którą chciałbym tutaj zareklamować, to jest książka mojego kolegi z Uniwersytetu Sydneyjskiego, chociaż z innego wydziału, Johna Keena, pod tytułem Nowy despotyzm. I w tej książce bardzo ładnie Keen pokazuje, że współcześni autorytaryści, chociaż on sam odrzuca to słowo autorytaryzm i woli słowo despocja, ale to już z powodów, w które nie warto teraz wchodzić, wcale nie opiera się na strachu wywołanym wielką przemocą policyjną na przykład, raczej na apatii. A tę apatię bardzo wzmacnia hedonizm. Ludzie realizują się nie przez samorządność polityczną, ale przez chodzenie do dobrze wyposażonych galerii handlowych i stać ich na towary luksusowe. I to jest właśnie ten nowy despotyzm opisany przez Keena. I dlatego uważam, że ten populizm, o którym mówiłem wcześniej, który spełnia te definicje, ma charakter autorytarny. Jak pisze w kolejnej książce, którą tutaj wymienię, Nadia Urbinati, Włoszka pracująca na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, pod pięknym tytułem Me, the People. Dzisiejszy populizm to jest w istocie, stosuje co prawda demokratyczną retorykę, ale dla niedemokratycznych celów instytucjonalnych. Znaczy cele populizmu są niedemokratyczne, a mają charakter jedynowładztwa. Prowadzą do jedynowładztwa, do sytuacji, w której cała władza jest w jednych rękach. I w tym sensie ja odrzucam słynną formułę Casa Madde, który jest Holendrem pracującym na Uniwersytecie w Georgii w Stanach, jednym z najsłynniejszych badaczy radykalnej prawicy i populizmu, który zapromował taką oto formułkę, że populizm jest nie liberalną, ale demokratyczną reakcją na demokratyczne deficyty liberalizmu. Nieliberalna, ale demokratyczna reakcja na nadmiar liberalizmu niedemokratycznego. Ja się nie zgadzam z tego względu, że ja akurat w tym populizmie nie widzę nic demokratycznego. Wprost przeciwnie, jest to autorytarne, dlatego że tak jak widzimy to w Polsce, cała władza polityczna skupiona jest w jednych rękach. I jeżeli Jarosław Kaczyński nie ma władzy decydowania o czymś istotnym, to tylko dlatego, że nie chce, że to deleguje i zawsze może tę delegację cofnąć. W tym sensie
jest to jedynowładztwo, które jest zaprzeczeniem demokracji, bo jest zaprzeczeniem podziału i równoważenia się władz. To może nie jest definicją demokracji, ale od czasów Monteskiusza wiemy, jest absolutnie wymogiem i od czasu checks and balances amerykańskich jest wymogiem demokracji, gdyż ogranicza władzę wykonawczą przede wszystkim. I zaprzeczenie praworządności, czyli idei, że władza jest skrępowana wyższym prawem, prawem konstytucyjnym, które oczywiście można zmieniać, ale nie w każdej chwili, nie tak łatwo jak jakiekolwiek inne prawo. A zatem mamy do czynienia w krajach takich jak Polska czy Węgry z czymś, co nazwałbym autorytaryzmem z wyboru, czy autorytaryści z wyboru. I to słowo celowo zawiera w sobie pewną dwuznaczność. Oni są z wyboru, bo to jest ich wybór. To nie zostało narzucone przez Związek Radziecki, przez Brukselę, przez Pana Boga. To jest ich wolny polityczny wybór, ale są przez kim autorytarystami z wyboru, gdyż wywodzą się z wyborów. Mają zatem wyborczą legitymację. I ta wyborcza legitymacja powoduje, że ten autorytaryzm z wyboru często nie jest, przynajmniej na początku, dostrzegalny. I że autorytarne zmiany nie są tak widoczne, jak w przypadku, gdy despota decyduje się rzucić czołgi na ulicę i wtrącić setki swych oponentów do więzienia, czy gdy następuje coup d'état, prawda, zamach stanu. Nie. Tu mamy do czynienia po pierwsze ze zmianami o charakterze stopniowym, czasem częstym, no ale pamiętajmy, rozmontowanie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce trwało od grudnia 2015 do grudnia 2016, całe 12 miesięcy. To jest sporo czasu, to nie nastąpiło z dnia na dzień. Po drugie mamy do czynienia z efektem kumulacji. Pojedyncze zmiany nie muszą być specjalnie szokujące. Pojedyncze reformy lub deformacje, jak ktoś woli, nie muszą być szokujące. To, co jest szokujące, to jest jak wzajemnie one się uzupełniają i wzmacniają, co bardzo wyraźnie było widać w Polsce, gdzie zmiany w sądownictwie wynikały z dosyć złożonej interakcji między na przykład rozmontowaniem Trybunału Konstytucyjnego, władzą prezydencką, neo-KRS-em, ustawą o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze i tak dalej. Żeby tę kumulację widać, trzeba bardzo dużo wiedzieć. Trzeba mieć bardzo dużo wiedzy technicznej, mało ciekawej. I każda z tych rzeczy z osobna nie składa się na coś szokującego. No jednak trudno sobie wyobrazić, nie wiem, manifestację, demonstrację na krakowskim przedmieściu pod hasłem chcemy, aby Krajowa Rada Sądownictwa składała się z sędziów wybranych przez innych sędziów. To nie jest hasło, które nadaje się na jakieś bardzo chwytliwe hasło demonstracji, na pewno dużo mniej chwytliwe niż hasło zaczynające się od sylaby wyp. Ale co najważniejsze, to, że autorytaryści populistyczni zachowują formalnie instytucje, nie obalają ich. Trybunał Konstytucyjny istnieje, Krajowa Rada Sądownictwa istnieje, komisje wyborcze istnieją i tak dalej, i tak dalej. Ale są one, jak się czasem mówi, po angielsku hollow out, czyli wydrążone ze swojej oryginalnej treści. To najwyraźniej widać w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, którą przynajmniej oryginalną raison d'être, że tak powiem, uzasadnieniem było to, że ma to być organ ograniczający władzę ustawodawczą obecnej większości, ale po to, żeby chronić mniejszość i ewentualnie chronić dzisiejszą większość, gdy ona stanie się mniejszością. To jest jakby teoria tak zwanego ubezpieczenia, która tłumaczy sądy konstytucyjne. A w Polsce sąd konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny zaczął odgrywać rolę dokładnie odwrotną. Znaczy zamiast ograniczać władzę ustawodawczą, on pomaga władzy wykonawczej, która też pomaga, kontroluje ustawodawczą, w realizowaniu swych celów, co najwyraźniej było widać w przypadku na przykład właśnie Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie najpierw Trybunał Konstytucyjny uznał, że dawna ustawa, która nikomu nie przeszkadzała przez całe lata, jest niezgodna z konstytucją, co ułatwiło władzy wykonawczej wprowadzenie
nowej ustawy. Czyli Trybunał zamiast bycia pewnym kontrolerem władzy ustawodawczej, stał się gorliwym i przydatnym pomocnikiem władzy aktualnej większości, pozwalającym ograniczyć koszty polityczne jej działań. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że przypadek Polski jest częścią pewnego trendu światowego. Kilka tygodni temu, pod koniec marca, jedna z najbardziej renomowanych grup, czy takich think tanków przy Uniwersytecie w Gotemburgu, opublikowała swój kolejny roczny raport, którym pokazuje, że rok 2020 był kolejnym rokiem nieprzerwanej erozji demokracji na świecie. I jak tu w wytłuszczonym zdaniu w pierwszym akapicie pokazuję, wedle nich poziom demokracji, z którego korzysta przeciętny obywatel globalny, jakkolwiek by, prawda, taką kategorię zdefiniować, spadł do poziomów ostatnio notowanych około roku 1990. Ten upadek był najbardziej wyraźny w regionie Azji i Pacyfiku, Europy Środkowej, Azji Centralnej i Ameryki Łacińskiej. I ta trzecia fala autokratyzacji, która jest pojęciem wprowadzonym już wcześniej, a która oczywiście odpowiada trzeciej fali demokratyzacji Huntingtona, zdaniem tych badaczy przyspiesza się. 25 państw, w którym mieszka 34% ludności światowej, odnotowuje upadek czy spadek demokracji w samym tylko roku 2020. No i tutaj dalej piszą, że niestety bardzo niechlubne miejsce w tym spadku demokracji światowej mają trzy państwa Europy Środkowej, a mianowicie Węgry, Polska i Serbia, z czego Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o szybkość erozji. Nie jest najgorsza oczywiście, ale najszybciej upada, że tak powiem, bo wedle w ich indeksie demokracji spadła o 34% w tym tak zwanym, to co nazywają indeks demokracji liberalnej. A zatem w jakim punkcie jesteśmy w Polsce? No cóż, jesteśmy być może już na etapie pewnej konsolidacji populizmu. Takis Papas, grecki politolog pracujący w Helsinkach, napisał bardzo dobrą książkę pod tytułem Populizm a demokracja liberalna, gdzie przyjął pojęcie populizmu skonsolidowanego jako populizm, który wygrał co najmniej kolejne dwie kadencje wyborów. I w roku 2019, gdy swoją książkę Papas pisał, on odnalazł tak mniej więcej w ostatnich trzech dekadach 7 przypadków takiego populizmu skonsolidowanego, wybieranego przez więcej niż dwie kadencje. No teraz musiałby oczywiście dodać do tego przynajmniej Polskę. I Papas mówi, że oczywiście, a to już wiemy w ogóle od politologów, że im dłużej trwa system niedemokratyczny, tym mniejsze są szanse na powrót do demokracji, bo następuje zanik pewnej pamięci instytucjonalnej o demokracji liberalnej, następuje wzmocnienie interesów ludzi wokół nowego ustroju i nowej elity. No i im dłużej on trwa, tym mniejsza szansa na jego odkręcenie. Niemniej Papas mówi, że skonsolidowany populizm ma 3 możliwe trajektorie. Może po prostu dalej trwać. No, tak było w Argentynie na przykład po 1946 roku. Może przekształcić się w autokrację i na jego liście przykładami są Wenezuela i Węgry, a może wrócić do liberalnej demokracji. Tu przykładem byłoby Peru, Ekwador i Włochy Berlusconiego. No i teraz można sobie zadać pytanie, która z tych trzech trajektorii jest najbardziej prawdopodobna dla Polski.
Na ile ten efekt konsolidacji w drugiej kadencji władzy autorytarnych populistów, na ile wzmacnia ich szanse wyborcze? I tu na pewno, na samo już tylko zakończenie, bo to jest moja końcówka, chciałbym powiedzieć, że oczywiście to jest pewien banał. Bardzo wiele tu zależy od opozycji. Niestety w Polsce opozycja przeżywa już od dłuższego czasu pełną traumę. Można mówić o smutku opozycji, który jest ilustrowany przez wygląd tego mężczyzny na tym zdjęciu, który starał się w 2019 roku jakoś tam namawiać na rozmaitych spotkaniach KOD-u czy innych demokratycznych ruchów do wyborów do wyboru partii demokratycznych. No ale jest to pozbawione entuzjazmu, świeżości i przede wszystkim pozytywnych recept. Opozycja polska musi wymyśleć się na nowo, a jej główne wyzwanie polega na tym, że aby wygrać wybory, musi połączyć ogień z wodą, znaczy musi połączyć dwa elementy, które teoretycznie są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony musi być zjednoczona, więc musi znaleźć jakiś wspólny mianownik. Jedynym wspólnym mianownikiem opozycji od lewicy po PSL, idąc również przez Platformę, jest anty-PiS, co moim zdaniem nie jest złym programem, ale jak widzieliśmy, nie jest programem wystarczającym dla wygranej. Ale to jest jedyny wspólny mianownik. A zatem poza tym elementem negatywnym, poza byciem anty-PiS-em, musi mieć jakąś pozytywną wizję rozwojową. Ale ta pozytywna wizja siłą rzeczy będzie odmienna w przypadku lewicy, czy w przypadku, a więc socjaldemokracji, czy w przypadku Chadecji, za jaką uważa się obecnie PSL. Czy uda się opozycji tak wymyśleć się na nowo, by w sposób wiarygodny połączyć te dwa sprzeczne wymagania, nie potrafię odpowiedzieć. No, musiałbym być prorokiem, a jak powiedział pewien słynny bejsbolista amerykański, bardzo trudno jest przewidywać, a już w szczególności przyszłość. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi za piękny i klarowny wykład. Pytania, widzę, są już na czacie zadane. Wklejam właśnie swoje pytanie za chwilę do czatu. Pan Piotr Miszczuk zadał pierwsze pytanie. Panie Piotrze, bardzo proszę je nam przedstawić głośno i pan profesor będzie mógł odpowiedzieć. Dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałem spytać, jaki efekt w ocenie pana profesora miałoby wprowadzenie obowiązkowego głosowania w Polsce, tak jak jest to w Australii, i czy ewentualnie takie rozwiązanie mogłoby być mechanizmem powstrzymującym przejście z demokracji, przejście z demokracji liberalnej do demokracji nieliberalnej? Muszę powiedzieć, dziękuję bardzo, to jest bardzo ważne pytanie oczywiście. Mój stosunek do samej idei obowiązkowego głosowania jest negatywny. I zawsze traktowałem to jako pewną patologię, ale po przyjeździe do Australii zorientowałem się, że to w ogóle nie jest temat obecny w debacie publicznej. Jeżeli jest, to na zasadzie temaciku do seminarium politologicznego, ale w ogóle nie funkcjonuje jako problem w sferze publicznej. Nie wiem, czy tutaj Martin się ze mną zgodzisz, czy nie, ale jest to przyjęte jako coś naturalnego. Wydaje mi się, i tutaj oczywiście trzeba by do tego politologa z zacięciem empirycznym, by obliczyć czy przewidzieć, jaka byłaby konsekwencja prowadzenia obowiązkowych wyborów w Polsce, jakby się to przełożyło na sukces rozmaitych partii. Ale wydaje mi się, że byłby olbrzymi opór społeczny, opór częściowo ze względu, bo to jest tak sprzeczne z polską tradycją
konstytucyjną, a po drugie dlatego, że no ludzie mieliby pewne anarchizujące, takie emancypacyjne obiekcje przeciwko temu. Akurat Australia jest krajem mocno pogodzonym z władzą, nie jest krajem dysydentów czy ostrych krytyków. I w związku z tym, jak trzeba głosować, to idą głosować. Nie mówię, że jest pod tym względem jakoś tam bezmyślna, ale nie ma tu zakodowanej w świadomości publicznej tradycji oporu i niechęci wobec władzy. Może dlatego, że ta władza w zasadzie nie daje powodu, by jej nie lubić. Ale w Polsce mamy do czynienia z odwrotną tendencją. Z tendencją bardzo poważnego nielubienia władzy, jakakolwiek by ona nie była. I teraz, gdyby trzeba było jeszcze obowiązkowo iść i głosować, to myślę, że to byłoby potraktowane jako casus belli w Polsce przeciwko jakiejkolwiek władzy, która by to zaproponowała. Więc ja myślę, że to jest pytanie, chociaż ciekawe, to w tym sensie akademickie. Ale nie potrafię przewidzieć, jakie byłyby tego konsekwencje. Dziękuję. Teraz przyszła moja kolej. Zmieniłem swój pierwszy punkt podczas twojego wykładu, dlatego że odpowiedziałeś na pierwszą część pytania, które chciałem zadać, czy to jest rzeczywiście trend powszechny. No, jest to trend powszechny. No to teraz oczywiście, dlaczego jest to trend powszechny? Jest to globalizacja? Czy jest to zagrożenie migracją? Czy jest to zmiana strukturalna, przejście z fordyzmu do postfordyzmu i straty pozycji przez klasę średnią i przez warstwę robotników? Jakie są powody, dla których rzeczywiście jest to powszechny proces w skali globalnej? I czy to jest zmiana trwała, czy są jakieś przejawy? Oczywiście to ludzkość się w jakiś sposób rozwija sinusoidalnie. Po jakiejś reakcji jest akcja, jest potem reakcja, herdowska synteza i tak dalej. Co może być następną fazą procesów społeczno-polityczno-ekonomicznych po ewentualnym odejściu od tej fazy załamania się demokracji? No i pytanie na nasze podwórko, które właściwie jest bardzo trudne. Jak przywrócić praworządność po ewentualnej zmianie? Czy robić to metodami rewolucyjnymi, tak jak PiS prowadził swoje zmiany? Czy też skazać się na pewną nieefektywność przywracania praworządności, mając prezydenta, mając taki Trybunał Konstytucyjny, jaki mamy, mając te zdegenerowane instytucje, które powinny bronić praworządności? Czy je zlikwidować i stworzyć na nowo? Czy też narażać się na obstrukcję, którą one prawdopodobnie wywierały, gdybyśmy chcieli tę praworządność przywracać? To jest dylemat, na który właściwie mało kto udziela takiej głębokiej odpowiedzi. No, trudne pytania, bardzo cię przepraszam, ale po to tu jesteś, żeby na nie odpowiadać. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o to, jakie są źródła populizmu i czy demokracja ma szansę powrotu. Otóż, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że źródła populizmu są bardzo różne w różnych państwach. I oczywiście te, które wymieniłeś, to znaczy globalizacja, jest bardzo poważnym źródłem, ale nie uniwersalnym, bo uważam, że w Polsce także zwolennicy PiS-u, czyli partii, którą ja kwalifikuję jako populistyczną, nie są jakoś generalnie antyglobalistyczni. Na pewno nie są jakoś specjalnie eurosceptyczni. Może bardziej niż większość, ale nie w takim sensie, w jakim antyglobalistyczni są populiści amerykańscy na przykład, czy francuscy. A zatem wydaje mi się, że ten mój katalog rozmaitych czynników populizmu daje pewien instrument badawczy, który pozwala przyporządkować każde państwo z osobna do innej wiązki populistycznych przyczyn. Na przykład antymodernizm i obrona religii. No zapewne, chociaż tu nie jestem specjalistą, ale zapewne był to jeden z głównych czynników populizmu tureckiego i sukcesów Erdoğana. No, więc
Więc to jest coś zupełnie innego niż populizm typu filipińskiego, czy hinduskiego, czy populizm Bolsonaro. Nie ma jednego populizmu, więc nie ma jednych przyczyn populizmu, ale te przyczyny nie są kompletnie nieograniczone i mój ten katalog pięciu mniej więcej, wydaje mi się, wyczerpuje rozmaite przyczyny i następnie musimy patrzeć na bardzo konkretne konfiguracje dwóch czy trzech takich podstaw w konkretnych przykładach. Natomiast co do powrotu demokracji liberalnej, jestem absolutnie optymistą, bo wystarczy popatrzeć na państwa, które albo już przez jakiś czas były rządzone ostatnio przez populistów i wróciły do sposób pełen sukcesów do metod demokracji liberalnej, albo państwa, gdzie populiści są w miarę mocni, ale jednak do władzy nie dochodzą i pewno nie dojdą. No mam trzy przykłady, Francja, Niemcy i Włochy. Prawda? We Włoszech mieliśmy do czynienia przez chwilę z rządem populistycznym, ale na szczęście była to koalicja populistów lewicowych od Cinque Stelle i prawicowych od Salviniego i się szybko skończyła na rządzie technicznym Renziego i ten przykry, że tak powiem, oczywiście oni zawsze tam są nadal, ale nie są u władzy. Tak samo w Niemczech raczej mała jest perspektywa, by do władzy doszła alternatywa i we Francji już jest większa szansa, czy niebezpieczeństwo, ale chyba nie aż tak potężna, by Front Narodowy wygrał. Więc mamy do czynienia z państwami europejskimi, bliskimi nam, które skutecznie opierają się zakusom populistycznym. Natomiast twoje drugie pytanie, na które mam nadzieję za mnie odpowie pani profesor Grażyna Skąpska, która już się widzę zgłosiła do głosu, a która wie o tym lepiej niż ktokolwiek inny w Polsce. Niemniej chciałbym przynajmniej na początek powiedzieć, po pierwsze rytualnie, że to jest strasznie trudne. Jasne, że to jest strasznie trudne i potwornie trudne. Natomiast oczywiście nie jestem zwolennikiem opcji rewolucyjnej, ale bardzo często myślałem, no i co będzie w dzień po? No więc jest ten któryś 2023 i jakaś tam demokratyczna koalicja wygrywa. I co robimy z tą całą potworną stajnią Augiasza? Od czego zaczynamy? Ja kiedyś napisałem taki tekst wyborczej, przy którym obstaję, że zaproponowałem taką busolę dla reformatorów wówczas, która się składa z trzech podstawowych zasad. Pierwsza zasada, absolutny priorytet konstytucji. Tej obecnej konstytucji z 1997 roku, żadnych pozakonstytucyjnych czy niekonstytucyjnych organów specjalnych czy rozwyczajek i tak dalej, nic takiego. Wszystko w ramach konstytucji. Po drugie, próba odtworzenia, co coś się urwało. Czy tylko u mnie, czy u pana profesora? Nie, u mnie też. Faktycznie nic nie widać i nie widać pana. Nie słychać. Pan profesor uprzedzał, że ma słaby internet, bo siedzi na kwarantannie w hotelu po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Australii, gdzie go autobusem zawiezi z lotniska do hotelu, wsadzi do hotelu i tam musi dwa tygodnie swoje odsiedzieć. I ten internet jest zawodny. I ten internet jest zawodny i obiecał, że jeżeli go wyrzuci, to będzie starał się natychmiast wrócić do nas. No niestety się urwało. O! Chyba się wyłączył pan profesor Sadurski i teraz się będzie próbował z nami połączyć ponownie. Swoją drogą jest to jakiś cud technologii, że z Australią się łączymy tak, jakbyśmy byli koło siebie. Martin, ty też siedzisz w Sydney? Tak jest, siedzę w Sydney. No właśnie. Nie ma indziej. I pan profesor Sadurski stracił z nami kontakt, a my z nim.
Czy chwilę poczekajmy, może uda mu się dołączyć jeszcze. Tak, tak. Będzie próbował. Następnie udzielę głosu, jak Wojtek wejdzie z powrotem na wizję i na fonie, pani profesor Skomski, bo rozumiem, że pani profesor chciała, przynajmniej taka była sugestia Tandrowskiego, nawiązać do mojego pytania i udzielać na nie odpowiedzi, tak jak on sugerował. Tak, panie profesorze, bardzo dziękuję. Czy mnie słychać? Panią słychać, tak, tylko tak. Musimy poczekać, aż się... Ja wiem, tak, tak. Bardzo dziękuję. No ja tylko tak trochę ustosunkuję się do pana profesora pytania, no w jakimś sensie, ale przy okazji chciałam bardzo serdecznie pozdrowić mojego przyjaciela Martina Krygiera, którego widzę na ekranie, no naprawdę po wielu, wielu miesiącach niewidzenia. No i teraz czekamy. No widzą państwo, co to potrafi internet zrobić, że przyjaciół z Australii pozdrawiamy. Właśnie to są te dobrodziejstwa. Ja w swojej wypowiedzi nawiążę trochę do nowych mediów, ale bardzo powiedziałabym tak pesymistycznie. Natomiast to jest optymistyczny aspekt naszego istnienia w tej chwili dzięki mediom. No nie wiadomo, co to z tym internetem hotelowym w Sydney. No, dzięki temu w Australii nie ma szerokiej pandemii w odróżnieniu od Polski, gdzie samoloty z covidowcami typu brytyjskiego lądowały u nas bez kontroli żadnej, co nam dało parę tysięcy zgonów. A propos, powinienem był właściwie zacząć nasze seminarium od przypomnienia pamięci pana profesora Kozaka, który odszedł w związku z pandemią. Jest jego wspomnienie o nim na naszej stronie. Polecam państwu zajrzenie tam. Ukazują się kolejne nekrologi. Jeżeli kogoś z państwa to interesuje, pogrzeb jest 26 maja o godzinie 12 na Powązkach. Przepraszam, czy mnie słychać? Tak. Gdzieś jesteś, Wojtek? Musiałem się zalogować ponownie. No słychać cię, dobrze. Kontynuujemy. Bardzo przepraszam za tę przerwę. Czynniki deszczu. I uprzedzałem, że coś takiego może. Uprzedzałeś, że coś takiego może się zdarzyć. No dobrze. Tak. Otóż przepraszam i wracam do odpowiedzi. Otóż wydaje mi się, że powinni ci przyszli reformatorzy przyjąć busolę składającą się z trzech zasad. Pierwsza zasada, absolutny priorytet konstytucji. Druga zasada to jest ta sprawiedliwość restauratywna. Wyobrazić sobie, gdzie byśmy byli dzisiaj, kiedykolwiek to dziś będzie, gdyby nie nastąpiły działania sprzeczne z prawem. Na przykład obsadzenie niewłaściwymi ludźmi Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. I czy możemy odbudować tę instytucję tak, jakby ta czarna dziura nigdy się nie zdarzyła? I trzeci element, najmniej ważny w zasadzie, to jest odpowiedzialność ludzi władzy obecnej za gwałcenie prawa, za przestępstwa urzędnicze i tak dalej. I w tej właśnie kolejności ta busola powinna pomóc w takim nierewolucyjnym powrocie, odtworzeniu, bo to nie będziemy mieli do czynienia przecież ze taką sprawiedliwością transformacyjną, ale z odtworzeniem tego, co było, pewnego status quo ante instytucjonalnego oczywiście, ja tylko o tym mówię, o praworządności, na tyle, na ile to jest możliwe. Szalenie trudne, ale myślę, że taka, to co nazywam busolą, jest, no nie wiem, w miarę uzasadnione. Dziękuję. Pani profesor Skomska, zgodnie ze swoim zgłoszeniem, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, Wojtku, bardzo dziękuję za wykład. W ogóle dzień dobry ci, ja już witałam Martina. No naprawdę to jest wielka okazja i przyjemność was widzieć. No a ja chciałabym kilka słów powiedzieć, to znaczy zadać takie, znaczy
taki mały komentarz zrobić do wystąpienia, no i do tego pytania pana profesora Grzelaka w jakim sensie. Po pierwsze, no, chciałabym nawiązać do tych źródeł populistycznego autorytaryzmu, skąd się to bierze. Dużo nauczył mnie COVID i pandemia. To znaczy tutaj bardzo wiele otworzyło się takich możliwości interpretacji. Mianowicie po pierwsze, no chciałabym zwrócić uwagę, i to wszystko ma się, ma coś wspólnego z tym punktem piątym, czyli antymodernizmem. Ja bym to nazwała błędem, znaczy zwłaszcza w odniesieniu do Polski, no i zwłaszcza w związku z pandemią i z tym, co się okazało w czasie pandemii. Mianowicie ja bym tutaj powiedziała, że to jest nie tylko antymodernizm, ale to jest taka antyoświeceniowość, antyracjonalizm. W Polsce to ma tyle znaczenie, że my mieliśmy bardzo krótkie doświadczenie z oświeceniem, i ono było bardzo kontestowane, prawda, jak pamiętamy z historii. Momentalnie, prawda, odezwały się rozmaite ruchy antyoświeceniowe, no i one zwyciężyły w tamtych czasach i ten antyoświeceniowa mentalność nadal tkwi. No i to się związane z na przykład z pogardą dla intelektualistów. No w tej chwili mamy do czynienia z tą pogardą dla lekarzy, nauczycieli, szkół wyższych, profesorów. To ma oczywiście inne aspekty, ale ta antyoświeceniowość, antyracjonalizm jest z tym bardzo ściśle związany. No i właśnie w związku z COVID-em ja bym tutaj podkreśliła rolę nowych mediów. I to też ma coś wspólnego z tym właśnie populistycznym autorytaryzmem. Mianowicie wiedza racjonalna, taka oświeceniowa jest kontestowana, ponieważ każdy może mieć wiedzę, gdy tylko sięgnie do internetu. No i stąd się biorą te dzikie, prawda, teorie dotyczące Billa Gatesa, chipów, no różnych rzeczy, o których słyszymy, to wszystko jest. No, a lekarze, którzy pracują, czy też profesorowie, czy ktokolwiek, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo oni są niezrozumiali, internet jest bardzo zrozumiały. Także te nowe media przyczyniają się do tego antyracjonalizmu i one mają coś wspólnego z tym autorytaryzmem, ponieważ nie wierzy się tym, którzy, za którymi stoją naukowe racje, czy jakiekolwiek inne racje racjonalne. Natomiast wszyscy ci, którzy głoszą chwytliwe hasła, a przede wszystkim hasła apelujące do emocji, mają tutaj wielki poklask i są popularni. No i ci, którzy uderzają właśnie w emocje, zaczynają być popularni nie tylko w Polsce, no i to są właśnie na ogół ci autorytarni populiści, to jakby pierwszy punkt. Natomiast właśnie drugi, bardziej związany może trochę przynajmniej z pytaniem pana profesora Grzelaka, dotyczy tego, no jak wyjść z tego kryzysu. Czy możliwy jest powrót do tej liberalnej demokracji, którą zapoczątkowaliśmy. Więc ja uważam, ja kiedyś napisałam taki artykuł na zjazd socjologiczny, potem to się ukazało w materiałach pozjazdowych, książce, na temat kryzysu i dróg wyjścia z niego. Znaczy ja bym tutaj nawet widziała coś więcej, ponieważ rzeczywiście do ludzi nie przemawia tak bardzo, nie przemawiają racjonalne argumenty. Przemawiają tylko do części społeczeństwa. Natomiast do większości przemawiają argumenty, które trafiają w emocje. I tutaj takie utopijne, nowe utopie. Ja bym widziała tutaj, no my po prostu czegoś takiego pewno nie mamy, albo się tworzy i tego nie zauważamy. Ale potrzebna jest taka właśnie utopia, która by pociągnęła za sobą ludzi. To taki socjolog prawa Niklas Luhmann mówił, że potrzebne jest przekroczenie pewnego stanu, on to nazwał bifurkacją, wszystko jedno jak nazwał, ale potrzebne jest przekroczenie pewnego progu, prawda, wyjście poza próg takiego czysto racjonalnych argumentów. No i to niestety, to jest, taką wizję dawała Solidarność, prawda, Gandhi, no zresztą ona się odwoływała, to była pewna wizja wyjścia z kryzysu. No i po prostu brakuje takiej wizji wyjścia z kryzysu, ale to nie tyle politycy może są odpowiedzialni, to jakaś jest szersza koalicja jest tutaj potrzebna. Tyle bym miała do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Ja się z oboma tymi punktami stuprocentowo zgadzam. To znaczy tak, antymodernizm jest oczywiście
antyoświeceniowością. No i trudno bardziej szokujący tego przykład niż działania ministra Czarnka, prawda? I Ordo Iuris, i cały ten, cała ta promocja irracjonalizmu i niechęci do wiedzy naukowej i tak dalej. I zgadzam się również z tym, o czym Grażyno, bardziej jako socjolog mówisz, że rozprzestrzenienie się irracjonalizmu w sferze publicznej, a w każdym razie rozmaitych nienaukowych poglądów, sprzyja populizmom. Czytałem niedawno bardzo ciekawy artykuł, na razie tylko working paper, pewnego socjologa Uniwersytetu Kalifornijskiego, który mówił, że demokracja liberalna była w pewnym sensie podtrzymywana przez elitaryzm wiedzy i nauki, prawda? Były pewne uniwersytety, które były traktowane jako prestiżowe i wiarygodne, były pewne pisma, gazety, które się czytało i które utrwalały pewną wiedzę elitarną. Oczywiście on mówi o Ameryce wyłącznie. Oczywiście było też trochę jakichś wariatów, ale zazwyczaj byli niewidzialni. A teraz wariaci występują na równo z uczonymi z Harvarda czy z eseistami New York Timesa. Wszyscy mogą powiedzieć absolutnie wszystko i być usłyszani. W związku z tym, gdy elita liberalna straciła swoją niedemokratyczną kontrolę nad wiedzą, no to mamy do czynienia właśnie z populizmem. Taka teoria. Zgadzam się również w pełni z tym, co powiedziałaś o praworządności. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Rafał Ćwiek. Dzień dobry. Czy zgadza się pan z tezą, że w Polsce jednowładztwo dobiega końca, czego przykładem mogłyby być chociażby trudności w uzyskaniu większości dla ratyfikacji Funduszu Odbudowy? Mikrofon Wojtek włącz. Tak, dziękuję. Nie za bardzo czuję się kompetentny do oceniania takich, że tak powiem, politycznych z dnia na dzień wydarzeń, ale obserwując z bardzo daleka i dosyć powierzchownie, wydaje mi się, że jest akurat na odwrót. To znaczy, niby były tam trudności z ratyfikacją, ale jednak te trudności zostały pokonane, nie licząc Senatu, który oczywiście tutaj może tylko odroczyć, ale nie może nic zmienić. I zostały pokonane w sposób, który wzmocnił, a nie osłabił jedynowładztwo. Jakby wciągnięcie lewicy do pewnego spisku przeciwko Platformie i PSL-owi, które domagały się rozmaitych rzeczy, o których wiemy, ale także poważnego potraktowania wymogów praworządności, wzmacnia jedynowładztwo Kaczyńskiego, a nie osłabia. Czyli fakt, że jest w tym lewica, nie pokazuje na to, że władza się spluralizowała, tylko że lewica okazała się potwornie naiwna, wręcz głupia, że sobie pozwolę na takie mało naukowe określenie na seminarium naukowym. Dziękuję. No nie wszyscy politycy są naiwni. No Kwaśniewski nie jest politykiem naiwnym, a mimo to jednak za tym optował. No ale to są nasze wewnętrzne dyskusje. Dziękuję. Pani Alicja Czajkowska. Ja bym chciała zapytać, ponieważ poruszył pan profesor kwestię opozycji i jakie zmiany tutaj należałoby dokonać, ale w jaki sposób i czy w ogóle jest to możliwe, można by pracować nad podejściem reszty obywateli. Tutaj na przykład właśnie ta kwestia łagodzenia polaryzacji, większa świadomość ludzi odnośnie tych procesów właśnie rozmontowywania instytucji. No i właśnie kwestia świadomości i edukacji oczywiście nie jest prostą sprawą, ponieważ większość tego typu edukacji ma miejsce już na studiach i to z wyboru, ale wydaje mi się, że jest to równie istotna kwestia, ponieważ no nie można całej wiary też pokładać w PO, bo to moim zdaniem bardzo mocno ogranicza sprawczość społeczeństwa, ale żeby inne opcje niż chociażby właśnie PO czy PiS w ogóle stały się dostępne, to też potrzebna jest do tego wola obywateli. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i absolutnie się z tym zgadzam. Ja w ogóle nie mam żadnych już złudzeń ani nadziei, jeśli chodzi o PO, ale nie chcę tu się wypowiadać w takich kategoriach, nazwijmy to czysto politycznych czy partyjnych, bo to nie jest to forum. Natomiast wydaje mi się, że pani ma absolutnie rację, że trzeba dotrzeć, opozycja musi dotrzeć do szerokich obywateli, przełamać apatię, przyciągnąć największą polską partię, czyli osób niegłosujących lub nie mających zdania, i przyciągnąć część wahających się zwolenników PiS-u. I tak jak powiedziałem pod sam koniec, jest tu wielki dylemat, czy opozycja powinna naciskać na w sumie naturalny pluralizm opinii, no bo gdyby lewica miała te same opinie co Platforma, to by była Platformą, prawda? Tam są realne, rzeczywiste różnice, szczere. Ale ponad tymi różnicami musi być również wspólny mianownik, który ja nazywam antypisem, czyli odrzucenia tej deformacji ustrojowej i powrotu do systemu konstytucyjnego. Mnie się wydaje, że trzeba mieć program, który pokaże, że ten negatywny antypis jest pozytywnym programem, czyli że demokracja, prawa człowieka, praworządność i tak dalej mają charakter pozytywny, a nie abstrakcyjny i dotyczą każdego obywatela. I w związku z tym, że ten wspólny mianownik uzasadnia zjednoczoną opozycję w następnych wyborach. Jeżeli nie będzie zjednoczona, to z całą pewnością nie wygra. Natomiast nie padło tu dotychczas jeszcze słowo Europa czy Unia Europejska, no bo nie mówimy znów o doraźnej polityce, ale wydaje mi się, że jest to czynnik, który odgrywa coraz wyższą rolę, o czym bo na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka nagle w sposób szalenie ofensywny wkroczył do akcji. I będzie tego więcej niż mniej, no bo ileś spraw już zalega w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy TSUE, prawda? A zatem ten czynnik europejski, chociaż on nie przeważy na rzecz demokratów, bo to może tylko wynikać z wolnych wyborów, jednak bardzo poważnie będzie wzmacniał zasoby argumentacyjne opozycji, a nie osłabiał. Taką mam w każdym razie nadzieję. Dziękuję pani za pytanie. Pani Julia Włóczańska, bardzo proszę. Dzień dobry. Pandemia znacznie pogłębiła tendencje zagrażające demokracji i wydaje mi się, że to znacznie nadwyrężyło cierpliwość większości społeczeństwa, więc pozwolę sobie przywołać zaostrzenie prawa aborcyjnego i te ogromne protesty, które potem nastąpiły. I czy kiedy pandemia nie zostanie opanowana, kiedy te ograniczenia trochę zelżeją, czy to wręcz nie wybuchnie, czy taka tendencja przywracająca praworządność się nie pojawi? Ja bym powiedział mocniej, a mianowicie to, i tutaj zauważam, że nie odpowiedziałem na element pandemiczny wypowiedzi Grażyny. Otóż wydaje mi się, że pandemia wzmacnia w istocie opozycję, a nie władzę wykonawczą, wbrew rozmaitym stereotypom, że tego typu nadzwyczajne tragedie wzmacniają silną władzę i powodują, że ludzie jakoś stoją przy władzy. Tego nie widać w Polsce, a nie widać z prostych powodów, że polska władza wykonawcza kompletnie zawaliła test z pandemii. A coś takiego jak pandemia, podobnie jak coś takiego jak wojna, jest wielkim testem na przywództwo. Polska władza PiS-u oblała krok po kroku test na przywództwo, co widać w każdym możliwym wymiarze, także statystycznym. I myślę, że być może to właśnie, kiedy tak jak pani mówi, już się skończy pandemia, otrząśniemy się i wrócimy do tych okropnych rzeczy, które na przykład zrobił pod osłoną pandemii Trybunału Julii Przyłębskiej 22 października 2020 roku, to ja myślę, że będzie również rachunek wystawiony za pandemię, za tę nieudolność, chciwość, egoizm
No i szaloną zupełnie korupcję z tym związaną. Dziękuję. Pani Olga Strycharczyk, bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałam spytać o wspomniany problem marazmu wzmacnianego konsumpcjonizmem. W pana ocenie, skąd ten marazm się bierze i czy możemy jakoś powstrzymać, przerwać, osłabić konsumpcjonizm? Tak. Skąd on się bierze? No bierze się oczywiście z bardzo wielu źródeł, łącznie z naturą ludzką. No, większość z nas lubi lepsze rzeczy niż gorsze rzeczy i lepsze jedzenie niż gorsze jedzenie i ładnie się ubierać. Nie każdy oczywiście, ale wielu z nas. No na przykład tutaj obecny profesor Martin Krieger jest wielkim hedonistą i okazuje to w swoim życiu i to jakoś wskazuje na, ponieważ jest człowiekiem, z tego co mi wiadomo, to wskazuje na naturę ludzką, na naturę człowieka. Natomiast nawiązuje zapewne pani do tego fragmentu, gdzie mówiłem o książce Johna Keena. I co innego oczywiście, co mówiłem trochę żartobliwie, takie nasze naturalne ciągotki do luksusu, a co innego bardzo świadoma polityka władzy, która daje ludziom pewien taki, nie wiem, zakład faustowski albo coś za coś, prawda? My wam damy dostęp do dóbr, o których wasi rodzice nawet nie marzyli, ale wy się nie wtrącajcie w politykę. I to są Chiny, prawda? Chiny działają na tej zasadzie. Nie tylko Chiny, ale głównie. Że nagle no, miliony ludzi wyciągnięto z nędzy, a także awansowało do sytuacji, gdzie w galeriach handlowych mogą sobie kupować Armaniego czy Gucciego, prawda? Czy do galerii handlowych, które są takim Witkacem warszawskim, tylko że pomnożony 1000 razy. I to oczywiście daje im poczucie satysfakcji, zadowolenia, także pewne dodatkowe przyjemności typu wycieczki zagraniczne, o których przedtem nie można było marzyć, ale w zamian za apatię, za bierność polityczną. Przy czym ta apatia, jak pokazuje John Keen, jest rzeczą bardzo ważną, bo ona nie ogarnia, ona nie obejmuje, jak nazwa wskazuje, jakiegoś pozytywnego entuzjazmu. Władza nowych despotów nie wymaga afirmacji. To nie jest jak komuna, która wymagała, by ludzie maszerowali 1 maja, czy pisali jakiś artykuł, a niech sobie robią co chcą, niech sobie robią te zakupy, niech chodzą do kościoła, nie chodzą, ich sprawa, byle tylko nie mieszali się do polityki. To jest ten mechanizm. I widzimy, paradygmat chiński pokazuje, że ten mechanizm na wielką skalę jak na razie działa. Dziękuję. Słowo o Martinie. Zadowalał się skromnym Chińczykiem w Brukseli, także nie jest aż takim wielkim hedonistą. Może się dostosowało do moich skromnych potrzeb. Grzegorzu, on jest hedonistą, tylko go nie stać. Aha, no. Pan profesor Chmielewicz, Janusz, krótko, bo zbliżamy się do końca. No to jak każesz, tak też będzie. Tym bardziej jest to łatwe, spełnienie tego rozkazu, że wcześniej pani profesor Skąpska o tym wspominała dokładnie o tych samych problemach, a pan profesor Sadurski się do tego ustosunkował. Także moim zdaniem nie jest konieczne powtarzanie jeszcze raz tego, co było już wcześniej. Natomiast jeśli mam krótko, to chciałem zwrócić uwagę na dwa problemy. Pierwsze to jest problem, czy mnie słychać w ogóle? Tak, ale żeby pan profesor Sadurski włączył mikrofon, bo pogłos się z twojego mikrofonu bardzo dużo dzieje. No chciałem krótko. Problem Europy, pan profesor wspomniał, że znaczenie instytucji będzie coraz większe. Natomiast jak do tej pory, jak to widzę, to muszę przyznać, że mam ambiwalentne odczucia,
zwłaszcza wtedy, kiedy jakieś 2 miesiące temu rozważano problem, prawda, praworządności środków europejskich, wydatkowania i krótko mówiąc zgodzono się na to, żeby na Węgrzech przez kolejne 2 lata rozkradano fundusze europejskie tak jak do tej pory. No ja uważam, że to jest bezwstyd. Z drugiej strony też sądzę, że no nie ma powodu, żeby instytucje europejskie, żeby no rządy europejskie, politycy europejscy, którzy mają ważne problemy, poświęcali dużo czasu po to, na to, żeby uszczęśliwić jakichś tam Polaków czy Węgrów, którzy per saldo nie chcą rządów demokratycznych, wybierają no takie, jakie są. Więc dlaczego niby politycy europejscy mają tak aż za bardzo, że tak powiem, w to wchodzić? No, te sprawy powinny być załatwione tam, gdzie problemy powstają. No i tak, i jeszcze z punktu widzenia Europy jako całości, jeśli to ma dobrze funkcjonować, no to z jednej strony nie może być tak, jak to się stało z tym zezwoleniem na kradzenie, no ale z drugiej strony też należy postawić jasno i oczywisty sposób. Jeżeli jakiś kraj nie pasuje do instytucji, to go się zawiesza, a potem go się wyrzuca. Tym bardziej, że na przykład z Węgrami czy Polską nie ma kłopotu, bo nawet do euro nie należą. Trochę na tym ucierpiała funkcja, rola Polski, czy no, rola Polski w roli obrońcy granic zewnętrznych. Zgadzamy się z swoim obietnicą. Dziękuję Ci. Już. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No tutaj muszę odezwać się jako prawnik, który jest świadom rozmaitych prawnych ograniczeń, w jakich działa Unia Europejska. I oczywiście można powiedzieć, że to jej nieusprawiedliwe, ale to ją tłumaczy. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, który pan profesor wymienił, to znaczy zezwolenie Węgrom na kradzież przez co najmniej 2 lata, no to niestety wyszło na to, że co prawda została przyjęta zasada kondycjonalności, która nadal podlega różnym interpretacjom, bo polski i węgierski rząd mówi, że to dotyczy tylko metod wykorzystywania funduszy, a my, prawnicy inni, mówimy nie, to dotyczy praworządności jako takiej. Ale po drugie, każde państwo może na tego typu decyzje składać zażalenia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, do TSUE, który mniej więcej przez 2 lata będzie je rozważał. I przez te 2 lata, no, kula i dusza piekła nie ma na Węgrzech i w Polsce. No niestety tak funkcjonuje, takie jest prawo unijne i lepsze to niż nic. Dlaczego politycy europejscy mają przejmować się tym, co się dzieje w Polsce? No znów powiem w sposób bardzo idealistyczny, a nie pragmatyczny, bo są politykami europejskimi, a nie tylko francuskimi, niemieckimi czy włoskimi. Tak samo my powinniśmy przejmować się i mówić głośno o tym, nie wiem, jak Romowie są traktowani na przykład we Francji. Tak samo oni niech zajmują się naszymi rzeczami, no bo na tym polega, znów mówię bardzo idealistycznie, wspólna przestrzeń europejska, do której wkroczyliśmy. Czy Unia może nas wykluczyć? No nie może, bo traktaty na to nie pozwalają. Tylko na mocy artykułu 50 same państwo może wycofać się, tak jak Wielka Brytania, ale nikogo nie można wyrzucić. Można natomiast zawiesić. I to tylko zawiesić w prawach członka Rady Europejskiej w głosowaniu, ale do tego potrzebna jest jednomyślność, której oczywiście nie będzie. No to są takie tłumaczenia słabe i wątłe, ale generalnie moje podejście do pozytywnej roli Unii Europejskiej jest lepsze to niż nic. Dziękuję. Ostatnie pytanie pana Żmudowskiego. Bardzo proszę krótko, bo już właściwie osiągnęliśmy limit czasowy. Bardzo proszę. Tak, ja tylko chciałbym, dzień dobry w ogóle, chciałem tylko zadać krótkie pytanie, czy jeśli demokratyczne wybory społeczeństwa prowadzą do powstawania populistycznych i, no, jak powiedziane, autorytarnych rządów, to czy próba ochrony społeczeństwa przed no de facto ich, no naszym, prawda, wyborem
nie jest w gruncie rzeczy antydemokratyczne, no bo to by oznaczało wprowadzanie ograniczeń na demokrację samą w sobie. Też powiem więcej, czy skoro politycy opozycji nie są w stanie wygrać wyborów, albo no mają widoczne trudności w tym od dwóch kadencji, przy czym teraz trochę mniej, to czy w ogóle powinniśmy im w takim razie zaufać w prowadzeniu państwem? To znaczy, jeśli nie są w stanie przez swój przekaz przekonać społeczeństwa do tego, żeby rządziło, to dlaczego powinno rządzić? Dziękuję. Mikrofon. Panie profesorze, mikrofon. Co do drugiego pytania, powiedziałbym, no ale przynajmniej mogą się starać. No na tym polega demokracja, że to nie jest tak, że wszystko jest zabetonowane. Skoro nie wygrywali dotychczas, to po co na nich kolejnym razem głosować? No bo zmieniają się większości, zmieniają się poglądy, zmienia się agenda społeczna, zmienia się uwarunkowanie międzynarodowe. W ten sposób jakby logiką tego drugiego pytania byłoby, gdy już kogoś raz wygraliśmy i udowodnił, że może wygrać, to dlaczego mamy później głosować na dzisiejszą opozycję, skoro pokazała, że przegrała? No, z tym się zupełnie nie zgadzam. Natomiast poważniejsze jest pana pierwsze pytanie. I to jest to, czy jeżeli ktoś uzyskał realny mandat wyborczy w wyborach powszechnych, niekontestowany, to czy można jego władzę w jakiejś formie ograniczać? Ja mówię oczywiście, że tak. Dlatego, że wszystko zależy od tego, jak rozumiemy zakres tego mandatu wyborczego. Jeżeli wybierzemy jakiegoś przywódcę czy jakąś partię, to wybieramy ich w ramach ich programu, a nie wybieramy ich, by na przykład, jeżeli zechcą, dokonali eksterminacji mniejszości religijnej. Prawda? Nie dajemy im carte blanche na wszystko, ale dajemy im w miarę ograniczone upoważnienie do robienia tego, na co konstytucja im pozwala. A jeżeli chcą zmienić konstytucję, no to powinni mieć większość konstytucyjną, a w Polsce obecnie nie mają. Czyli jak najbardziej ograniczenia związane z konstytucją, ale nie tylko. Powiedziałbym także z uzasadnionym obywatelskim nieposłuszeństwem. Jeżeli obywatele uważają, że władza radykalnie wkracza w ich życie i że oni nie, bez względu na jakiekolwiek polityczne bezpieczniki lub ich brak, na to nie pozwolą, że jest to zgodne, a nie sprzeczne z demokracją. Dziękuję bardzo.